prosto z mojego salonu, w którym to, jak wiecie z moich poprzednich filmów, zamierzam urządzić swoje studio filmowe. W tej chwili to pomieszczenie jest prawie puste, co myślę, że bardzo dobrze słychać, dlatego że panuje tutaj pogłos, ale już niebawem to się zmieni. Wiecie też, że niedawno za pośrednictwem strony sfmeble.pl zamówiłam sobie meble i dodatki właśnie z myślą o urządzeniu tego wnętrza, a w związku z tym, że już zdecydowana większość tych rzeczy do mnie, jak widzicie, dotarła, to stwierdziłam, że wspólnie z Wami zrobię dzisiaj ich unboxing i powiem Wam od razu, że ja tych przesyłek jeszcze nie otwierałam i jestem tym niesamowicie podekscytowana, dlatego że nie mam zielonego pojęcia, jak te rzeczy, które sobie zamówiłam, wyglądają w rzeczywistości. Mam nadzieję, że równie dobrze jak na stronie internetowej. Dobrze, myślę, że nie ma sensu się dłużej rozgadywać. Należy się wziąć do pracy i myślę, że w pierwszej kolejności rozpakuję te największe pudła, które zajmują najwięcej miejsca, a w których to, jak się pewnie domyślacie, znajdują się meble. Pierwsza rzecz odpakowana i dla przypomnienia jest to fotel o nazwie Pure Elegance z podłokietnikami, który jest wykonany z tak specyficznego materiału, że jak przyjedziecie tutaj ręką, czy cokolwiek zrobicie, to od razu zmieni się kolor tego fotela. Mamy tutaj złote elementy, które mnie osobiście bardzo się podobają i sprawiają, że ten fotel jest niesamowicie stabilny. Jest też bardzo wygodny, dlatego że już przed chwilą sobie sprawdziłam. I w ramach ciekawostki powiem Wam jeszcze, że tę część materiału z siedziska możemy sobie zdjąć po to, żeby ją wyczyścić. Także to rozwiązanie mi się niesamowicie podoba. Ale mam jedną małą uwagę co do tego fotela, a mianowicie to, że na stronie jest on opisany jako fotel w kolorze beżowym i takie są też zdjęcia tego fotela. Także jestem bardzo zdziwiona tym, że ten fotel w rzeczywistości wygląda jakby był szary. Nie wiem, czy to jest kwestia oświetlenia teraz, ale bardziej mi się wydaje po prostu, że na stronie wygląda trochę inaczej. Nie to, żeby mi to jakoś super przeszkadzało, że ten fotel jest szary, a nie beżowy, bo ja bardzo lubię szarą kolorystykę, ale zastanawiam się, co mam zrobić w takim razie. Może Wy mi powiedzcie, czy zostawić sobie właśnie ten fotel w szarym kolorze, czy może wymienić go na jakiś inny model. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, a ja zabieram się za rozpakowanie kolejnej rzeczy. Kolejny fotel rozpakowany i tym razem jest to model o nazwie Mr. Fluffy, który uwiódł mnie tym właśnie futerkiem, które bardzo kojarzy mi się z moim ukochanym Astonkiem. Przepięknie ten fotel wygląda. To taki reżyserski model w stylu glamour. Bardzo podoba mi się połączenie kolorystyczne, czyli bieli i złota. Wiecie, że je bardzo, bardzo lubię. Jeśli chodzi o to futerko, to nie da się go tutaj zdjąć, żeby wyczyścić ten fotel. Natomiast ja już się wcześniej zastanawiałam, co zrobię w momencie, kiedy to futerko się pobrudzi i po prostu wezwę wtedy pana, który czyści tapicerki, fotele i inne meble, który już czyścił mi parę razy różne kanapy i fotele. Także myślę, że w ten sposób rozwiążę właśnie ten problem. I wiem też, że pytaliście o to, czy ten fotel rysuje podłogę. Podejrzewam, że może się tak dziać, natomiast w momencie, kiedy zabezpieczymy tutaj ten metal na dole, to nic złego nie powinno się wydarzyć. Fotel prezentuje się naprawdę przepięknie. I tutaj jeszcze Wam pokażę dla porównania, jak wypada na tle fotela Pure Elegance. Tak naprawdę są to dwa różne fotele, ale oba są niesamowicie eleganckie i właśnie takie w stylu glamour. Ciekawi mnie, który z tych foteli bardziej Wam się podoba.
Wraz z fotelem Mr. Fluffy zamówiłam sobie również taboret o tej samej nazwie, który wygląda bardzo podobnie do fotela i muszę wam powiedzieć, że razem wygląda to naprawdę uroczo. Myślę, że często będę korzystać z tego duetu i uważam, że ten taboret bardzo dobrze sprawdzi się też w formie ozdoby w filmie. Można tutaj nawet coś położyć i mogę sobie korzystać z tego taboretu również w sypialni. Myślę, że będzie się bardzo dobrze komponował z moją toaletką. W tej skrzyni zakochałam się po prostu od razu, jak tylko ją zobaczyłam. Jest tak wyjątkowa i tak do mnie pasuje, że od razu wiedziałam, że muszę ją mieć. Rzecz niesamowicie nietuzinkowa, bardzo elegancka, w stylu glamour, która idealnie komponuje się z moimi fotelami, z których każdy ma elementy w tym właśnie złotym kolorze. Skrzynia wykonana ze szkła akrylowego, także na szczęście nie jest to prawdziwe szkło. I tutaj mamy stal nierdzewną w złotym kolorze. Skrzynia jest otwierana i może pełnić dwie funkcje. Funkcję dekoracyjną oraz funkcję użytkową, taką bardzo, bardzo praktyczną. Jak widzicie, skrzynia sama w sobie przepięknie się prezentuje i będzie stanowić ozdobę każdego pomieszczenia. Świetnie moim zdaniem sprawdzi się w garderobie, ale nie tylko. Ja sobie już wcześniej wymarzyłam, że będę sobie chować tutaj różne gadżety. W tym przypadku są to moje nowe bodki z kryształkami Swarovskiego, Gian Vito Rossi. I mam tutaj jeszcze kopertówkę, którą otrzymuje się do perfum marki Kilian. Myślę, że bardzo ładnie to wygląda. Także w skrzyni możemy sobie przechowywać różne rzeczy, ale możemy jej również używać w formie stolika kawowego. Także jak widzicie, możemy z niej korzystać na różne sposoby. Tutaj możemy za pomocą tych uchwytów ją podnieść. I skrzynia jest na czterech nóżkach. I nóżki, od razu wam powiem, są zabezpieczone tutaj od spodu, także nie będą nam rysować podłogi. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że ta skrzynia jest naprawdę cudowna i jestem w niej po prostu zakochana. Ostatnia rzecz na dziś, jeśli chodzi o meble, to lustro w stylu barokowym ze złotymi ramami. Jest to lustro na stelażu, które jest sztucznie postarzane. Postaram się wam to pokazać właśnie w kamerze. Spójrzcie tylko. Tak właśnie to wygląda. Lustro barokowe, więc lustro ozdobne. I zastanawiałam się na początku, czy w razie potrzeby będę mogła zdjąć sobie ten górny element. I widzę, że nie będzie z tym większego problemu, ale jeszcze się nad tym zastanowię. W każdym razie powiem wam, że bardzo ładnie to lustro wygląda, a obawiałam się, że tak nie będzie. Także cieszę się, że je zamówiłam. Poza meblami zamówiłam sobie również kilka dodatków i zacznę może od tych naczyń ozdobnych w biało-złotej kolorystyce, które możemy stąd wyjąć, a które jak widzicie można wykorzystać na różne sposoby. Możemy zrobić z nich doniczki, możemy w nich przechowywać rzeczy biurowe, a możemy również przechowywać rzeczy, które normalnie przechowujemy w toaletce, także możliwości wykorzystania tych naczyń ozdobnych są naprawdę różne, więc wydaje mi się to bardzo praktycznym rozwiązaniem. Oprócz tych naczyń ozdobnych zamówiłam sobie również dwa wazony. Jeden biało-złoty, biały na zewnątrz, złoty w środku. Takie geometryczne wzory.
i jeden w kolorze złotym. Także jak widzicie, dużo złota Wam dzisiaj prezentuję. Wazon niewielkich rozmiarów, na stronie wydawał się większy, ale również może służyć jako pojemnik do przechowywania różnych rzeczy, co mi się bardzo podoba. Mam tutaj jeszcze złotą wiśnię, z której zamierzam zrobić niebawem użytek. Różową, a w zasadzie różowo-złotą świnkę skarbonkę. Wiecie, że uwielbiam ten kolor. I bardzo spodobała mi się ta świnka. Uważam, że jest urocza, także stwierdziłam, że idealnie przyda się w kontekście ozdoby. Mam tutaj jeszcze dwie świece LED-owe z timerem na 4 i 8 godzin, w których bardzo spodobało mi się to, że mają knot, który porusza się jak knot w prawdziwych świecach. Bardzo lubię korzystać z tego typu świec, także cieszę się, że udało mi się je znaleźć w SF Meble, ponieważ szukałam ich bardzo długo w różnych sklepach i nie mogłam ich nigdzie znaleźć. Także cieszę się, że w końcu trafiły w moje ręce. I ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o gadżety, a w zasadzie kosmetyki, jest naturalne mydło w płynie jednej z moich najukochańszych polskich marek, czyli marki Yope, o moim ulubionym zapachu, o nazwie Verbena. I to jest marka, która jest moim zdaniem po prostu rewelacyjna. Polecałam Wam produkty Yope wielokrotnie. Wiecie, że jest to marka ekologiczna, mydło w płynie naturalne, które zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego. Także gorąco, gorąco polecam Wam tę markę. Można kupić różne produkty Yope właśnie w sklepie SF Meble, zarówno do mycia dłoni, jak i do czyszczenia pomieszczeń. Także spróbujcie, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Naprawdę, naprawdę warto. Moi drodzy, pokazałam Wam już wszystkie rzeczy, jakie przyszły do mnie w ostatnim czasie. Czekam jeszcze na kilka, między innymi na stoliki kawowe, ale myślę, że pokażę Wam je za jakiś czas, kiedy już się u mnie pojawią. A teraz koniecznie muszę Was zapytać o to, która z rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam, spodobała Wam się najbardziej. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jestem niesamowicie ciekawa. A tymczasem, korzystając z okazji, mam dla Was świetną niespodziankę. A mianowicie, od dzisiaj aż do końca niedzieli 17 maja na hasło Olfactoria22 otrzymacie aż 22% rabatu na cały asortyment sklepu sfmeble.pl. Także jeśli jest coś, co Wam się szczególnie spodobało, albo jeśli po prostu potrzebujecie mebli czy dodatków do swojego aktualnego bądź nowego mieszkania czy domu, to teraz macie idealną okazję ku temu, by kupić te rzeczy taniej, do czego gorąco Was zachęcam. Tym bardziej, że jeszcze nigdy wcześniej w sklepie sfmeble.pl nie było tak wysokiego rabatu na cały asortyment. Także powtarzam raz jeszcze, 22% na hasło Olfactoria22. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie nazwy i linki do wszystkich produktów, które Wam dzisiaj pokazałam. Także jeśli jest coś, co szczególnie przypadło Wam do gustu, to gorąco zachęcam do tego, żeby z mojego rabatu skorzystać. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się z Wami pożegnać. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie. Gdyby kogoś ciekawiło, jak wygląda mój pokój po nagraniach, to właśnie tak. Moje pytanie brzmi, kto to wszystko teraz posprząta?